Siema mordy, my w Bangkoku, 7 rano, jest mega busy, ale okazało się, że mamy szczęście, bo w Laosie, w Pakse, przed samym wyjazdem, jak już nie mieliśmy możliwości powrotu, zostawiłem swój scyzoryk, ale na szczęście, bardzo polecamy wam Yami Hostel, właściciel jest bardzo wspaniałym człowiekiem, dlatego że jeden z jego klientów jechał do Bangkoku, wziął nam ten nóż, więc my teraz się spieszymy i idziemy go odebrać. Kapun krab. Idziemy go odebrać. Lecimy na autobus, 5 przystanków. Właśnie pan nam oferował za 20 batów podwózkę. Nie wiem gdzie. Tak, autobus jest za 8 batów. Jedziemy. Najpyszniejsze banany, jakie jedliśmy. Smażone z sezamem. W ogóle czekamy na przystanku, na autobus, który powinien być 5 minut temu, 3 minuty temu i teraz. Nie ma tego autobusu, więc pamiętajcie, że w Bangkoku nie liczcie na rozkład jazdy. Zawsze przyjdźcie wcześniej na autobus, bo nie wiecie, o której godzinie pojedziecie. Nie ma rozkładów, Google się myli. Czekamy, musicie też patrzeć, który autobus, jaki numer musicie machać, żeby się zatrzymał, bo inaczej pojedzie. Ale była beka, bo myśleliśmy, że autobus kosztuje 8 batów i nie mieliśmy więcej forsy. A 8 kosztuje dla dziecka, 15 kosztuje dorosły. No ale jakoś się udało wygrzewać ostatnie drobniaki przez dwa przystanki. I zapłaciliśmy pani. Ale no śmiesznie było, bo wiecie, ona nic po angielsku, my nic po ichniejszemu. Tylko kap, kap, kap. Jedziemy jeszcze dwa przystanki i wysiadamy. No, niedaleko, ale piechotą 40 minut. Fajnie, że odzyskaliśmy ten nożyk, bo to był prezent. O, gdzie ta szantiloża? Wszędzie bananki i kurczaki. Wow. Podoba mi się, z rana jest mniejszy bałagan. Moje ulubione miejsce. Dużo więcej widać i jest fajniejsza atmosfera, bo nie ma korków. Szukamy naszego hostelu. Ale tu mają fajnego jedzonka dużo. W ogóle bardzo dużo robią bananów tutaj i smażonych rzeczy w oleju ekstra. Mam swój nóż. Bardzo się cieszę. Odzyskałem go. Stęskniłem się za nim przez tydzień, a teraz uderzamy szybko na autobus z powrotem, bo się zagadaliśmy oczywiście. Jedziemy autobusem do hotelu. Zobaczcie, jaki jest tutaj bałagan na ulicy. Chociaż tak jest lepiej jak wieczorem. Czuję się jak ślepy, jak mnie prowadzisz przez ulicę. Dobra, lecimy na autobus. Nasz 23 właśnie pojechał. Może on... Najlepsze w Bangkoku jest to, że wstajecie, wychodzicie tak naprawdę z pokoju hotelowego, z hotelu, wchodzicie w pierwszą, lepszą, małą uliczkę i znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie do jedzenia. Oczywiście czasami jest to eksperyment, może wam nie zasmakować, no ale jak kupicie smażonego kurczaka, no to przecież wiecie, jak to smakuje. A tutaj smaki są jeszcze lepsze, więc warto opuścić strefę komfortu, nie jeść w opukanej knajpie, tylko po prostu dać zarobić lokalsom, a przy okazji spróbować czegoś nowego. Ja już mam kupionego kurczaka na drogę, jakąś tam przekąskę plus na śniadanie idę jeszcze po słodkie banany i wracam do hotelu na kawę. Za jakieś 45 minut powinniśmy wyjść na pociąg, na lotnisko. Myślę, że spokojnie damy sobie radę. Patrzę, że pani tutaj coś smaży, ale nie mam czasu się zastanawiać. Mam już miejsce na banany przy przystanku. Mam nadzieję, że pani jeszcze tam będzie. No i uciekam. Więc do zobaczenia za chwilę z kolejnego miejsca. O, ślisko.
Jesteśmy właśnie na stacji, jak tutaj można powiedzieć, Pajatai. Jest to nowo uruchomione połączenie między lotniskiem a centrum Bangkoku. Za 45 batów dojedziecie bezpośrednio na lotnisko, więc myślę, że warto skorzystać z tej opcji. Jest trochę drożej jak darmowy shuttle bus z DMK, ale możecie spać w centrum, skorzystać z nocnego życia w Bangkoku i pojechać bardzo tanio na lotnisko. Wsiadamy do pociągu. Thank you. Pojechaliśmy na lotnisko, mordeczki. Idziemy ogarnąć swój bagaż, przepakować się w małe podręczne plecaki i idziemy zrobić check-in, oddać nasze bagaże. W ogóle lecimy linią airline Sri Lankan Airlines. No i ogólnie bilety były dość tanie. Można znaleźć bilet za 500 zł za osobę z dużym bagażem. My zapłaciliśmy w granicach chyba 580. Powrót mamy do Kuala Lumpur, ale inną linią, Air Asia, ale to dopiero, słuchajcie, za miesiąc, więc zostańcie z nami i oglądajcie miesiąc na Sri Lance budżetowo, tanio, jak to my na polską cebulę. 13:55, check-in open. Jak? Standardowo owijamy nasze plecaki folią śniadaniową, bo wychodzi o połowę taniej niż na lotnisko i zawsze jest to jakieś zabezpieczenie. Siema. Paszporty, lecimy. W ogóle bardzo fajne jest to, że mamy tylko 3,5 godziny lotu, a mamy w cenie biletów jedzenie. Ciekawe co podadzą, tajskie czy srilankowe? Zobaczymy, ale leci dużo Hindusów. No i fajnie. Jadą do siebie. Mega spoko. Na lotnisku jest zimno. A... No, to tyle. Do zobaczenia. Jesteśmy na Sri Lance przez kolejny miesiąc, ale nas przywitały choinki i żłobek. Mają piękne choinki. Mimo, że kraj jest ogólnie Hindu, nie? Tak. Ale dzień. Miejscowość jest też katolicka. Idziemy po plecaki. O tam. Tym pociągiem będziemy jechać. Dotarliśmy na Sri Lankę. Ogólnie nie daliśmy się zrobić tuk-tukarzom. Uznaliśmy, że idziemy piechotą. Poszliśmy na pierwsze jedzenie, które Sylwia właśnie kończy. Pan nam pokazywał nam palcami. Tego nie jedzcie, bo jest za ostre, to jest ok. Mieliśmy jedno, placek z kokosem za 100. Drugi placek z mięsem, wydaje mi się smaczniejszy, ten pikantny. Za 80 bardziej treściwy. Idziemy do hotelu i zwiedzamy po drodze. Co prawda zrobiło się już ciemno, bo długo czekaliśmy na lokalizację hotelu. Ale idziemy, nie poddajemy się. Do zobaczenia z naszej willi. Dotarliśmy po 45 minutach spaceru do naszej willi. W ogóle to jest dla mnie mega, w ogóle nie wiem, ja się czuję głupio, dlatego że nasza willa kosztuje $5 plus 76 centów za noc podatku, więc okej, w zakrągleniu 6 dolców. Ich normalna cena to jest $16, bo chcieliśmy przedłużyć dobę na jutro o jedną noc, ale jeszcze się dogadamy może z nimi jakoś prywatnie. Chodzi o to, że słuchajcie, jak wygląda ten pokój. Już wam pokazuję. Ogólnie miejsce jest przepięknie wielkie. Jest bardzo ładna łazienka. Duża. Ogromny prysznic z ciepłą wodą. Następnie, bo w ogóle zostaliśmy bardzo miło przywitani. Idziemy dalej.
Ogromna szafa. Ogromne, wygodne łóżko. Wiatrak, klimatyzacja. Wi-Fi w miejscu, na miejscu. No i do tego ten taras. Zobaczcie. Własny basen. Woda dość chłodna, więc fajnie. Można się schłodzić. Tu jest obok druga willa. No i zamówiliśmy sobie herbatę. Panowie pytali, czy chcemy herbatę, czy kawę, więc okej, herbata ze Sri Lanka w ogóle jest przepyszna, ma piękny kolor. Doleję trochę Sylwii, to możecie zobaczyć. Piękny kolor, bardzo pyszna. I w ogóle przedstawienie, przyszło dwóch kelnerów na tacy, podali nam tą herbatę. Nie było mega głupio, bo my płacimy 6 dolarów, słuchajcie. Ja pierdzielę, niesamowite. No ale co, to ja kończę. Skakuję do basenu. Opcja jest taka, że przyjechaliśmy tutaj z bratem właściciela naszego hotelu do knajpy, dlatego że nie doradzą nam iść piechotą z tego względu, że no, okolica nie jest zbytnio ciekawa w nocy, w ogóle żeby lepiej nie chodzić, ponad dużo ludzi pije tutaj alkohol, więc przyjechaliśmy motorkiem, kupiliśmy jedzenie i kole w zasadzie za kotu i za butter chicken zapłaciłem 2300-2600 rupi, czyli jakieś 7 funtów. No tak nie przywiózł, ogólnie ja chciałem jakiegoś street fooda taniego, ale okej, spróbujemy. Zobacz jak rozsypuje, kurwa, połowa mu leci na ziemię, ale ciul tam. Słuchajcie, to jest nasz zamówiony butter chicken, ogólnie jest bardzo gęsty, ma bardzo dużo kolendry, kosztował 8 zł za to, a za to, ojej, ale mi poszła papryka w nos, za to danie wielkie, jak nie wiem, w ogóle to jest moja ręka, największa od dłoni. To jest kotu z kurczakiem. Za to zapłaciłem 1400 rupi, czyli około złotówka to jest 80 rupi. Około 18 zł za to. Za to 8, kola 2,50. No to jemy, smacznego! Cicha.